Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym porównaniu. Dzisiaj porównamy sobie oto taki tutaj chwastownik, który w pierwszych dopiero stadiach chwasta, czyli takich o, może nam je usuwać, bo ponieważ jeśli chwasty są takie duże, to ich nam po prostu nie wyrwie, nie usunie, a środek chwastobójczy może nam usunąć i w takim stadium, i w takim stadium, ale teraz test będzie polegał na tym, że są dwa paski, jeden skoszę po środku chwastobójczym, jeden po chwastowniku i potem powiem, jaka jest różnica, jeśli chodzi o usuwanie chwastów i gdzie w zbiorniku kombajnu było więcej ziarna pszenicy, więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Ostatnio YouTube coś świruje, ja wiem, że ma wejść ten artykuł 13. Nie wiem, co będzie w sumie później, ale usuwają mi suby. Ostatnio miałem minus 50, tak samo niektórzy YouTuberzy mieli też taki skok, że im nam usunęło ileś tam subskrypcji. No ale nieważne, więc zaczynamy test. No i słuchajcie, jestem już po przerwie, rośliny urosły, widzicie, zakwaszczenie 0. Tutaj tak samo 0. Jak skoszę, to powiem Wam, na czym polega różnica, jeśli jeszcze jej nie widzicie. No i teraz zobaczymy, gdzie będzie po prostu więcej ziarna. O, że tak. No i jak widzicie, po chwastowniku mamy 866 ziarna, znaczy litrów w zbiorniku. I zobaczymy, jak to będzie w przypadku użycia środku odchwaszczającego, czy będzie więcej. No i jak widzicie, jest tutaj trochę mniej tutaj tego ziarna, jest go 798 i nie jest to granica błędu pomiarowego, a paski były takie same. Więc teraz postaram się powiedzieć Wam, o co chodzi. Chodzi tutaj o to, że jak pryskacie, znaczy jak chwastownikami można usuwać chwasty tylko jak chwasty są jeszcze małe, czyli powiedzmy sobie szczerze takie niskie. Ale tutaj tym środkiem można to robić nawet jak chwasty są takie wysokie jak tutaj. Na czym polega różnica? Że chwastowniki po prostu te chwasty wyrywają i nie ma korzeni, nie ma ich w środku, a środek chwastobójczy pozostaje takie uschnięte badyle i moim zdaniem jest mniej ziarna, ponieważ tutaj te uschnięte liście i tak dalej zajmują trochę miejsca, więc przynajmniej to jest moja teoria, nie wiem, czy to jest prawda, ale moim zdaniem i tak chwastowniki są bardziej opłacalne, bo lepiej przejechać raz, żeby chwasta nie było w ogóle, niż żeby były nawet korzenie, bo spójrzcie nawet sami na ceny takich chwastowników, najtańsze jest za 18 tysięcy i tyle, już więcej nie wydajecie pieniędzy w sumie, nawet ten tryb nawozu ma nawet do siebie montowany, że można tutaj nawóz nawet nawóz można nim dawać do ziemi. No i jeszcze tutaj jedna rzecz, po prostu więcej wydacie na ten oprysk, ponieważ no ochrona roślin, powiedzmy, że 30 tysięcy kosztuje najtańszy, plus jeszcze sobie musicie doliczyć palety z tym środkiem, więc moim zdaniem bardziej opłacalne są te chwastowniki, jak jeszcze macie z trybem nawozu taki chwastownik, to tym lepiej. Więc co, ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, cześć, na razie.